104,3 FM. Katolickie Radio Płock. Panie trenerze, nie mieliśmy okazji rozmawiać po zakończeniu rundy jesiennej. Tak więc gratulacje, bo uważam, że dobra runda. Jednak bym poprosił pana o podsumowanie w paru zdaniach tej rundy jesiennej, już tak na chłodno, 10 dni po zakończeniu tej rundy. No tak, na pewno wykonaliśmy dużo takiej pracy organicznej u podstaw, to znaczy wszyscy wiemy doskonale, jak ta drużyna się tworzyła, dalej jest w fazie budowy, ja to podkreślam. Było to wszystko takie rwane, szarpane, mało czasu na wkomponowanie niektórych zawodników do zespołu. Słaby początek, jeżeli chodzi o wyniki, bo jeżeli chodzi o grę, to sam sposób gry to może się specjalnie nie różnił w trakcie całej rundy. Oczywiście były mecze lepsze i gorsze, ale sam sposób się nie różnił, tylko przegrywaliśmy te mecze na początku w taki sposób, powiedziałbym, no kuriozalny trochę, bramki, jakie traciliśmy. Ja zawsze podkreślam, że nie ma drogi na skróty, widocznie tak musiało być i wiemy, ile pracy nas czeka w tym okresie zimowym. Trzeba być zadowolonym na pewno z miejsca w tabeli, bo jesteśmy na drugim miejscu, co jest dla nas taką dosyć dużą satysfakcją w tej chwili i takim bonusem, nagrodą za tą pracę, którą wykonaliśmy. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero półmetek, wiemy, jakie błędy trzeba eliminować, wiemy, czego potrzeba tej drużynie. Mam nadzieję, że uda się to w zimie poprawić. Czy uda mi się pana namówić na pochwałę niektórych zawodników, tych, którzy może najszybciej zrozumieli pana system gry, o co panu chodzi w tym, żeby Wisła grała? Ja powiem tak, ja myślę, że indywidualnie nie będę oceniał, bo nigdy tego nie robię, nie mam tego w zwyczaju. Najpierw mówię to zawodnikom, rozmawiamy w szatni, to są takie rzeczy bardzo wewnętrzne. Natomiast na pewno plusem jest to, że udało się przekonać tych chłopców do tego, że nawet w trudnych momentach, a takie były w tej rundzie, nawet bardzo trudnych, początek sezonu, o którym mówiłem, Wisła jest w stanie się podnosić, jest w stanie grać do końca, wygrywać mecze w końcówkach, bo tych spotkań było nawet w dziesiątkę, bo tych spotkań było sporo. Udało się na pewno wprowadzić taki duch tego zespołu, nowy duch, po ciężkim okresie, jakim był ostatni rok, zakończony spadkiem. To jest zawsze jakby trauma dla piłkarzy i ci zawodnicy, którzy tutaj zostali z tej drużyny, mam nadzieję, że przewartościowali myślenie. To znaczy wiele rzeczy udało im się wytłumaczyć od strony mentalnej, ale nie tylko, również od strony taktyki, bo my zmieniliśmy sposób gry. Jest trochę mankamentów, trzeba to szlifować cały czas, natomiast wydaje mi się, że idzie ta praca w dobrym kierunku. Jest spory zapał zaangażowania, a przede wszystkim wokół tej drużyny dobry klimat w tej chwili. Taki duży spokój i w klubie, wewnątrz, we władzach, mam nadzieję, że w mieście również, bo jest to nasz główny sponsor. Dziękujemy bardzo za wsparcie przede wszystkim. Liczymy na więcej oczywiście. Natomiast to są takie rzeczy, które udało się przez te kilka miesięcy wprowadzić i muszę powiedzieć, że z przyjemnością się w tym klubie pracuje. Mam nadzieję, że postaramy się wyeliminować to, co było złe, a takie rzeczy były również. Sporo błędów, takich indywidualnych błędów w poszczególnych formacjach. No i podstawowa sprawa to nieskuteczność, a w zasadzie jej brak. Mimo tylu zwycięstw, bo wygraliśmy naprawdę sporo spotkań, to sytuacji bramkowych, jakie stworzyliśmy w tej rundzie, to można było obdzielić, myślę, że kilka rund. Często rozmawialiśmy. Tak, często rozmawialiśmy na ten temat. Dlatego myślę, że tutaj to jest podstawowa sprawa do poprawy, to znaczy skuteczność, większa skuteczność w stosunku do sytuacji wypracowywanych, bo to jest jakby podstawa. Ja zawsze oceniam zespół po tym, ile stworzył sytuacji bramkowych, to znaczy to widać, że jest wtedy potencjał, tak? Jeżeli się stwarza sytuacja i ich nie wykorzystuje, to jest brak skuteczności, ale potencjał jest widoczny. Gorzej byłoby, gdybyśmy nie wypracowywali w ogóle okazji strzeleckich. To jest jedna rzecz, a druga no to te kuriozalne bramki, które traciliśmy. W pewnym momencie tracimy koncentrację w takich ważnych sytuacjach boiskowych i stąd te głupie bramki, takie jak chociażby z Resowią, czy z Pelikanem, czy z Unią Tarnów, no takie, powiedziałbym, nawet nie juniorskie, tylko bardziej trampkarskie. Panie trenerze, runda już zakończona, tak więc traktujemy to jako przyjemną historię i początek czegoś. Ale to już historia, to czegoś prawda. Lepszego i już historia. Ja pozwolę sobie już troszeczkę pana popytać o przyszłość. Czy podjął pan już jakieś decyzje
kadrowe. Na początek bym zapytał o potencjalnie zawodników, których już nie widzi Pan w tej drużynie. Nie, panu, nie będziemy ukrywać. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Mozartem, z którym rozmawiałem indywidualnie na temat jego dalszej przydatności w tym zespole. Uważamy, że taki zawodnik, jeżeli ma siedzieć na ławce, a tak to wyglądało w tej rundzie niestety, że spodziewaliśmy się więcej. Jeżeli ma siedzieć na ławce w Wiśle, to lepiej będzie, jeżeli znajdzie sobie klub, w którym będzie mógł występować. Dlatego tutaj poczyniliśmy pewne kroki. On to rozumie, przyjął do wiadomości, natomiast ma kontrakt ważny z klubem i tutaj to już jest sprawa pomiędzy zawodnikiem a władzami klubu, jak to się rozwiąże. No to tak na gorąco to jest na pewno ta postać. Przepraszam, że wejdę z sobą. Tak. Czyli nie wiemy jeszcze, czy to byłaby opcja pod tytułem wypożyczenia i ewentualny powrót, czy rozwiązanie. No jakby moje stanowisko przekazane władzom klubu jest takie, że uważam, że Mozart powinien odejść. Jak to zostanie rozwiązane, to chciałbym, żeby z korzyścią dla zawodnika oczywiście, bo to jest wartościowy chłopak, którego nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o zaangażowanie, o pracę, natomiast po prostu taka jest piłka i on nie wpasował się w tą koncepcję tego naszego grania. Myślę, że klub z zawodnikiem dojdzie do sensownego porozumienia. Na pewno ze strony klubu zrobimy wszystko, żeby w jakiś sposób pomóc zawodnikowi, być może znaleźć inny klub w Polsce. No taki jest los piłkarza. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to jesteśmy w trakcie, że tak powiem, rozmów. Nie chciałbym tego mówić najpierw, zanim nie porozmawiam z zawodnikami. Mamy w piątek ostatni trening i na pewno do piątku określę tym zawodnikom, których nie widzę w kadrze, powiem im do piątku, żeby najpierw dowiedzieli się od trenera, bo to jest bardzo, bardzo istotne. A jak to duże zmiany będą w trakcie tej rundy? Czy mówimy bardziej o dwóch, trzech zawodnikach, czy może czterech, pięciu? Nie, ja myślę, że tutaj jakby w ogóle priorytetem w tej naszej pracy jest to, żeby budować, a nie burzyć. To znaczy, jeżeli chce się coś budować, to można wymienić jakieś pojedyncze elementy, żeby konstrukcja była zachowana, jeżeli chce się dobudowywać, prawda? Dlatego nie będzie rewolucji, tylko bardziej ewolucja i tutaj myślę, że odejdzie pewnie z kadry zespołu około 3-4 piłkarzy i około 3-4 powinno do zespołu dołączyć. Pracujemy intensywnie nad ewentualnymi kandydatami. Zaczęliśmy rozmawiać, ale to za szybko, żeby mówić o nazwiskach. O nazwiskach, tak, ale to już jest temat, który w tym momencie najbardziej interesuje kibiców, jak kończy się runda i zaczyna się zima. Tak więc może chociaż zdradzi Pan, na jakie pozycje przede wszystkim będziemy szukali wzmocnienia konkurencji w drużynie? W każdej formacji po jednym. Chyba to jest, oczywiście to jest ogólne, ja rozumiem, natomiast to się wiele nie mija z prawdą. Tak byśmy chcieli zrobić. Na pewno potrzebujemy. Tak. No na pewno nie będziemy ukrywać, że szukamy bramkarza do rywalizacji z Sewerynem Kiełpinem, żeby miał człowieka takiego godnego do rywalizacji. To nie znaczy, że wcześniej tej rywalizacji nie było, ale chcemy ją zwiększyć. Po pierwsze, na pewno wiemy, jakie mamy braki, że na przykład nie mamy drugiego lewego obrońcy i tutaj też gdzieś tam się rozglądamy na tą pozycję. Na pewno zawodnika o takich walorach ofensywnych, czyli kreatywnego pomocnika, bądź takiego cofniętego napastnika. I to są te pozycje, na których szukamy. Plus rywalizacja, jeżeli chodzi o młodzieżowca, dla hiszpańskiego na skrzydło, jeżeli trafiłby się piłkarz, który będzie nas interesował z młodzieży, bo tu jesteśmy ostrożni, dlatego że przede wszystkim przyglądamy się tym ludziom, których mamy w klubie, a wiemy, że jest młoda Wisła, obserwujemy tych zawodników, kilku jest włączonych do kadry pierwszego zespołu, teraz na ten okres roztrenowania również przyglądamy im się, będą decyzje i na pewno jeżeli ściągniemy tutaj młodzieżowca, to takiego, który no, będzie w jakiś sposób przynajmniej w naszej ocenie gwarantował, że jest lepszy od tych, których mamy wewnątrz klubu, bo to jest nasz priorytet, żeby nie tracić wychowanków, tylko przyglądać im się i systematycznie wprowadzać w miarę oczywiście ich możliwości piłkarskich. To żeby zamknąć ten temat ewentualnych transferów, zapytam, kiedy można się spodziewać tych rozwiązań kadrowych? Czy z zarządem jakoś wstępnie? Tak, znaczy jeżeli chodzi o tych ludzi, których, że tak powiem, z których usług chcemy zrezygnować, no to będzie już wiadomo do końca tygodnia, bo ja uważam, że przed okresem urlopowym tym chłopakom się po prostu należy to. Bo zasłużyli uczciwą pracą, żeby wiedzieć i mieć więcej czasu na ewentualne szukanie sobie klubu. Natomiast jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy do nas dołączą, no to okienko jest
do końca lutego i ciężko mi ocenić, czy to będzie 2 tygodnie, 3 miesiące. Chcielibyśmy oczywiście, żeby ci piłkarze, których chcemy dołączyć, byli z nami już od początku okresu przygotowawczego, to znaczy od 7 stycznia, ale z doświadczenia wiem, że często jest to niemożliwe, bo po prostu pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, jak ktoś mi pięknie kiedyś powiedział, i chcemy być pewni tych zawodników, których do klubu ściągamy. Zaczęliśmy wątek przygotowań 7 stycznia. Tutaj to roztrenowanie, o którym Pan mówił, potrwa jeszcze do weekendu. Później zawodnicy mają urlop, wracają 7 stycznia i co ich czeka? Zaczynamy tradycyjnie od badań wydolnościowych, pozwolących określić nam parametry zawodników, żeby ten trening zindywidualizować, jeżeli chodzi o obciążenia. Później jesteśmy kilka dni na własnych obiektach i 17 bądź 18, nie chciałbym tutaj skłamać, wyjeżdżamy na 10-dniowe zgrupowanie do Cetniewa, gdzie rozegramy pierwsze gry kontrolne, m.in. z Lechią Gdańsk, Polonią Warszawa, czyli z mocnymi zespołami ekstraklasowymi. No i później wracamy i będziemy przygotowywać się już do pierwszego meczu na własnych obiektach. Panie trenerze, dziękuję za rozmowę i życzę udanych decyzji transferowych. Dziękuję. Nie, bardzo. Nie dziękuję.
Rozgrywane są w ramach ósmej kolejki wszystkie inne spotkania w meczu. Nastka dla Wisły i jej egzekutorem Łukasz Sekulski bez trudu płaskim strzałem pokonuje. 53. minuta, Sekulski dośrodkowanie i Bartłomiej Sielewski daje nam drugiego gola i wyrównanie w tym spotkaniu. W kolejce piłkarze Wisły zmierzyli się z czerwoną latarnią tabeli drugiej Ligi Grupy Wschodniej, Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Na ten mecz pojechała. Środkowuje piłkę z rzutu rożnego, źle wybijają obrońcy, dokłada do niej Marcin Krzywicki i z najbliższej odległości parkuje do siatki między nogami bramkarza Michała Bigajskiego, który w tej sytuacji w zamieszaniu podbramkowym był absolutnie. Charges to move. Cash!